Jedziemy. Ale my z czapeczka. Dzień dobry. Chciałbym się przywitać z milionem słuchaczy. Aha, spokojnie, Mike. No, proste. Ruszamy. Gdzie ruszamy? Nie ma, nie? Gdzie ruszamy? Tak, ruszyliśmy. Dobra. Idę szukać świecy do Poznania. Dobra. Siema. Siema, już vlogujemy. Tu mamy dwa miejsca. I wszyscy już są tutaj. Mistrz dzisiejszego wyjazdu. Mistrz niebieski. Kurde, cieszę się, że masz go na oku. Czy mógłbyś przez ten wyjazd zostać jego ojcem? Ja wiem, ale musisz wiedzieć, że jego mama dzisiaj zaczęła do mnie dzwonić, ze wszystkim wydają. Kiedy powiedziesz mamie, że jesz na zawody? Ja już na ono sobie jedziemy. I ona nie ogarnęła, że to już dziś? Zbawiliśmy się na hotel. Przejmujesz kamerę na chwilę. Nie możesz jej obracać, jak była tam. Ale łapsko siedzi, ja łapsko siedzi. No mam jakby naprawdę po prostu. Nie jest karabiny, ciężkie. Karabiny nabite. Jedziemy. Amerykano na ciężkiej wadze, nie? Macia to twara. To dlatego, że te bułki przyniosłeś. A Nitro dalej szuka. Przepakowałeś. No. Nitro, ty szukaj o tym, o czym nie rozmawiamy. Masz jakieś elegancko. Miły do Poznania, Nitro. Pozdrawiamy. Wchodzisz. Nagrywamy. A, przyjadę resztę. Dobra, nagrywa już. No, no, jest naturalny. Sama natura. Połowa się zgubiła, ale dajemy radę. Hej, żyję. Dalej jest druga połowa. Jestem. Maciuś musi patrzeć z poduszką, nie? Bo on ma wysoki stan, wysoki poziom cukru i nie wiadomo kiedy padnie. Godzina 20:12. Gdzie jest Bianka? Tu jest Bianka. Blok kontrolowany. Blok kontrolowany. Jeszcze u budubu. Miasto Doznań. Nie możesz się witać. Ale ja się witam, przepraszam. Kochani, to jest mój vlog. Ja jestem. Chyba przejechałeś mój telefon i mój vlog. Co tam, Pietri? Wzięliśmy z pociągu. Jest kozacko. To jest mój vlog. Zestresowany. To jest mój vlog, bo ja go montuję. Nie ma czym. Musisz go zawołać, Mike. Nie. Bardzo dobra. To nie zdjęcie. Tak, ogólnie jesteśmy na pizzy, no bo załatwiliśmy miejscówę. Całkiem smaczna. W dobrym gronie wszystko lepiej smakuje, wiadomo. Dlatego jest taka niedobra. Wygląda jak z tą wigilią. Dlatego nie. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku u pana? Wiecie, ja nie umiem tak do kamery. Ja się stresuję kamerą. Ale wszystko w porządku u pana? Już pani pyta. A zimoto mi wyszło. Chwilę. Lobo, zakończyłeś właśnie pojedynek mistrzów. Jednogłośną decyzją sędziów wygrywa zdrowy rozsądek. Wygrywa zdrowy rozsądek. Godzina? Nie za ciepło ci? Szósta. Mam mokre włosy jeszcze. Zapytam tu jej outfit. Siemandero. Za dużo zalanym przybywa. Kto się wyspał? Ale pachnie ja. Nie. Jest git. Jest git. A gdzie jest capoeira? Człowiek po badaniu chyba. Do kogo? Wiadomo. Jak Forrest Gump, biegnie po prostu. On jest tam, tak? Czy tam? On po prostu biegnie. Nawet nie wiemy, w którym kierunku. Capoeira nie wygląda jakoś, kto potrafi biegać. Jak to pobiegł? Nie, no ja mam stan przedzawałowy, to był morderczy 200 metrów biegu. To nie w tym wieku.
Jak tam? Świeca. No w porządku, zdążyłem. Ale widać. Elegant. Przynajmniej tu. Widać, widać, że capoeira musi raz w roku ten test sprawnościowy przejść. Wiek lepiej ode mnie, ale to oczy. Dał radę. Samo, pewnie ma, ale dał radę. Bianka prawie wpadła z pociągującego. No i idziemy, nie? Gdzie jest Bianka? Weź mi głos. Kola się schowała za Maliką, okej? Okay. Przyjdę się. Nie było się. Siemandero, czekamy na zapiekanki. Głodny jest. No, troszkę już czekamy, ale jedzonko wleci i zaraz lecimy na walki Alana. Zobaczcie, jak sobie radzi. Długo jeszcze pogłodny jestem. Oczekujemy, tak? Oczekujemy, pogłodny jestem. Stawiasz posta? Pokazuj. Relacja wjeżdża, kochani, obserwujcie. A wiesz, jakbym nie dodawał posta, to furia mogłaby mnie zabić teraz, nie? To dobrze, że dodajesz. To jeszcze sobie dajesz. Mati, jak tam? Nie tylko jeden Mati jest, tak? Nie zawsze musisz być. Rozsędziowanie, kochani. I tak, właśnie tak sobie siedzimy. Jesteśmy głodne już trochę. Liczymy na jedzonko. Odpowiedz mi na pytanie, czemu ty sobie śmieszki, heheszki przed walką? Dlaczego? Ale rozumiesz, jeżeli chodzi o to. Tak, tylko że jak, wiesz, że to było wygrane. Nawet nie chodzi o to, że to było wygrane, po prostu... Nawet nie, bo czasem możesz się wjebać. Się nie wjebałeś, nie wjebałeś. Siemandero! Nagrywam to lewą ręką. Ale to imponuje. Dziękuję bardzo. Tyle w temacie. Wygrałem pierwszą walkę. Więc tak, robimy właśnie nominację MVP dnia. Kto najciężej pracował dzisiejszego dnia? Robo. Brawo. Ale ty trochę robiłaś robotę dla 21 Jiu-Jitsu. Ale chciałam powiedzieć, że kto załatwił kawę. Tak, to prawda, reanimacja. Kto załatwił kawę? Akcja, reanimacja. To byłam ja. A ja chciałem powiedzieć, kto swoją córkę na zawody zapisał. Tak, to prawda. Problem jest taki, że Maciuś, kurwa, nie ma czekolady za podrywanie mojej córki. Wziąłeś ją na lody i ja musiałem za nie płacić. Skazam. I to będzie ten problem. Jest jeszcze trzecia. A ja mam lody. Dlaczego? No tak. Trzecia. Cicho, bo tutaj są dymy. Nawet telefon. Dymy. Ale nie ma opera. Dymy. Konferencja. Szyb topy jednego dnia. Jak byś na to odpowiedział? Czy ty właśnie chcesz mi powiedzieć, że nie mało poważnie tak to jest córka? Musisz się wypowiedzieć, a puścisz ci lewej nogi. A few moments later. Właśnie się zakończył. Lewa rękę. No, nie wiem. Dlaczego nie wiecie? Kto będzie na YouTubie? Najbardziej zapracowana i ogarnięta osoba dzisiaj to ja. To ja. Pokażcie mi jeszcze, pokażcie na mnie. To ja. A teraz wersja dla normalnych ludzi. Najbardziej zapracowana osoba dzisiaj to ja. Nie jestem i tak najfajniejsza z tego teamu. A jak tam twoje walki? Jak wygrałam, jestem najfajniejsza z całej Polski i się mnie boją, a więc nikt nie przyjechał na moją kategorię walową. Pozdrawiam i nikt nie... Yo, i co teraz? Skurwicynu. Wow. Spoko.
Ja to będę montował, nie? Ale to będzie freeze, niech to będzie. Moja przybyła musi być. Dobra, to najlepsza walka. No moment, to na nowej tacy. Najgorsza śmierć dzisiejszego dnia. Śmierć? Że szło dobrze i że zdechło. Trzy, dwa, jeden. Wszystkie kończenia dzisiejszego dnia. A do kamery, dobra. Mów do kamery. Najgorsza śmierć dzisiejszego dnia to Amerykan. Amerykan. Dobrze żarło i umarło. Najgorsza walka. Wszyscy chórem. 3, 2, 1. Biegli! Pokażcie multimedialistę. To jest, oczywiście. Najlepsza i najgorsza walka. Nie, mało tego. To Pietri wygrał dzisiaj nagrodę najgorszej walki 20-lecia klubu. Pietri, powiedz coś. Ja bym nawet powiedział historii klubu. Medal to medal, ale... Tak, 20-lecia. No to... Dwudziestolecie, ale jak jesteś bezstrzelowy. Masz jeszcze jeden rok, może się coś przybije. Najlepsza walka. Najlepsza walka Pietri. Pietri i Alan. I Alan. Którego to jest z nami Alan nie ma. Zabrali go, popłakał się trochę. Wszyscy się oglądamy, że... Kim jest Lisa Parka? Czy no to znowu coś krew? Co lecimy? Najlepsze kończenie? Pietrucha. Po tym słupie. Po ten słup też pan. Ten i Alana. To moment. Nie, po prostu nie musicie tego odbierać. I Alana, no. Nie musimy odbierać. Musieliście. Nie musimy odbierać. Ale nie, mówimy teraz słup? Słup. No to słup, Pietruchy i Alano. Kto zyskuje tytuł? Żółwia klubu? Paralis. Wywrócony na pielec robi tak. Najlepsze zaskoczenie dla mnie. Najlepsze zaskoczenie Harry Potter. Ale to nie jest Harry Potter. Harry Potter i liść mocy. Harry? Tak nazywamy dzisiaj. Obudzi się po liściu. Która godzina? 21.39. Odjazdu pociągu 23 minuty. Dojście do dworca zajmuje nam 23 minuty. Czy zdążymy? Tak. Udało się, dobiegliśmy, jesteśmy. Obgadujemy ludzi, więc jeżeli jesteś z naszego klubu, czuj się obgadany w tym momencie przez stolik szybko.